Czy wam się coś takiego zdarza? Bo może wiecie, ankietowani, familiada, Karol Strasburger, może to nie u was, nie? Ale słyszałem o takim case. Twój stały klient, słowo klucz stały, zaakceptował ofertę, która okazała się być tańsza od konkurencji. Tu bym się zatrzymał, rzadki wypadek, ale trafiło. Podstawiła się umowa w systemie, dzwonisz do klienta, a on albo ona przekłada spotkanie, na którym ma podpisać umowę, nie wraca na jej podpisanie i z czasem temat przepada. 14 dni, heja. Mamy? Znamy? Bywa? Tak? Wracasz do domu. Przypomnij mistrzów z wąsami, jak masz na imię? Andrzej. Andrzej. Rewelacja. Gratuluję wstecznie po wczorajszym. Wyglądasz na trzeźwego przedwczoraj. Tak jest. Ale będzie dobrze, nie? Andrzej wraca do domu. 23 raz zamknął placówkę wcześniej. Co się będzie denerwował? W sumie za 10-11 zdał sobie sprawę, jakbym teraz nie wychodził, to jak się wykąpię, koszuli nikt nie rozpozna, nie? Wsiadam i ten, 6.30 już otwieram. No ale wróć! Raz w tygodniu wraca. Tak, żeby sprawdzić dzieciaki i tak dalej, nie? Dziecko mu otwiera drzwi, 23, zobaczcie jaka patologia. Że to jest małe dziecko. Otwiera mu, tatuś, tatuś, tak wcześnie wróciłeś i tak dalej, sprzedałeś dzisiaj jakiś kredyt? No nie, dziecko, nie. I dziecko na to, zobaczcie co to jest, na własnej piersi wychowane. I dziecko na to, nie sprzedałeś kredytu? To po co wracasz? Andrzej, ja wiem, że miałem nie mówić. Ale sam mi się powiedział. Po prostu my to znamy. Narobiłaś się od metra, masz tańszą ofertę, twój stały klient, już zaczynasz liczyć. W Rossmanie jest minus 40%, a mnie się kończy puder w kamieniu. Już zaczynasz liczyć. Ty mnie nie wybijaj z rytmu, bo mi się lotion z mleczkiem pomyli. Ja potrzebuję tego na później. Ja niedawno przestałem płyn micelarny stosować do wewnątrz, nie? Bo to doczytałem dopiero na końcu, że to przez zewnątrz jest. No bo. Masz sytuację, której nie chcesz. Jaki jest tego kontekst? Tu wyciągacie długopisy i piszecie. To są pieniądze za darmo. Ludzie tyle nie żyją. Ja po prostu to przeżyłem. W związku z tym mogę wam o tym powiedzieć. I masz dwie wersje. Albo będziesz to ćwiczył sam. Będziesz miał... Tyle lat co ja, to stwierdzisz, że potrzebujemy notatników. Wiktoria chętnie nam w tym pomoże. Notatniki, długopisy, wszystko jest. Ktoś potrzebuje notatnika, długopisu? Mamy. Albo możesz to przećwiczyć sam, albo skorzystaj z tego, co już ludzie osiągnęli, bo Elon Musk wysyła ludzi na Marsa. Kontekst. Twój kontakt z klientem pomiędzy wnioskiem a umową jest kluczowy. Jeżeli masz sytuację, w której wniosek jest ok, ale nie ma decyzji o umowie, to wyciągnij następującą konkluzję z tej sytuacji. To, co się następnym razem wydarzy między wnioskiem a umową, jest kluczowe dla twojego wpływu na umowę. Jeżeli miałbyś zadzwonić albo miałabyś zadzwonić do klienta między wnioskiem a umową, to z czym? Z czym byś zadzwonił? Z czym byś zadzwoniła? Co możesz mu powiedzieć? Co będzie dla niego wartościowe? Co będzie dla niego istotne? Co pozwoli podtrzymać kontakt? Co? Nadzieja, wiesz, czyją matką jest, nie? Pani Nadziejo, ktoś do pana. Pani. Czy wszystko z nim okej? Okay? Wiesz, to mogła być trudna sytuacja. Potrzebował na jedzenie. Magda, dobrze mówię? Magdalena, dwojga nazwisk. Magda, co masz na myśli? Rozwiń myśl, wiesz. Jesteśmy po obiedzie, potrzebujemy więcej... Wzbudzić ją, że my się interesujemy jego losem, co tam się u niego dzieje. No bo jak możemy powiedzieć, czy on już ma umowę, ale możemy pokazać, że jednak myślimy o nim. Magda. Przedstawiam Magdę, nie? Magda jest gołębicą. To jest 13 znak zodiaku czy tam coś. Ona tak łagodnie nazywa rzeczy. Magda, bierzesz kałacha i napierdzielasz. Dzwonisz do kolesia i mówisz, proszę pana, leżę sobie wczoraj w wannie, panie Stefanie, przyszedł mi pan do głowy. Magda, wiesz, jak to buduje relacje? Przyśnił mi się pan jako milioner. Wie pan co, w moim śnie pan już jest po remoncie. Do tej pory Angela do mnie dzwoniła, mówi, przyśniłeś mi się. Byłeś pijany w sztok. No ale to jak gdyby to nie ten kontekst, Angela, to jak gdyby nie... Zadzwoń do niego i powiedz, że jesteś w kontakcie z, nie wiem, z szefem departamentu banku, Alior Banku, TFA, Nesta czy czegokolwiek innego Deutsche. Wykręcasz mu rękę, odświeżasz ekran F5 przyciskiem, tak że ci się tips odkleił. Jak tylko będzie informacja, to natychmiast mu do niego wysyła. I najlepsze jest to, że to jest Tomek, jak mu się tips odkleił. To jest dopiero moc.
Jeżeli ja milczę między wnioskiem a umową, to pozwalam sobie na to, żeby wystąpiła jedna z dwóch rzeczy, która zabija twoją umowę. Dlatego, że tak naprawdę są dwa duże powody, dla których klienci, którzy byli zainteresowani na etapie wniosku, przestają być zainteresowani na etapie przed podpisaniem umowy. Dwa duże. Powiesz mi, ale jest też trzeci. Super. Porozmawiajmy przy kolacji. Są dwa duże, a twój trzeci jest malutki. Nie patrz na mnie, wiedziałeś o tym. Ej, wiedziałem, że trzeci jest malutki. Czemu tak nie lubisz ludzi? No właśnie, sam nie wiem. Dwa duże powody. Po pierwsze, ktoś go przekonał w międzyczasie o tym, żeby w ogóle nie brać nigdzie kredytu. Był u cioci na imieninach, spotkał się ze szwagrem. Ktoś mu powiedział, że stary, no co ty będziesz robił remont? A co ten grzyb w łazience jest taki dotkliwy? To, że czteroletnia Alicja się krztusi w nocy przez kilka godzin, to przecież jest nic. Macie siódemkę. To się leczy. To, że ty jeździsz zimą 28-letnim golfem jako klient pan Stefan i szwagier cię przekonał, że to jest bezpieczne, spoko, że dzieci balatają po tylnym siedzeniu, ponieważ to jest taki model, w który nie można wpiąć żadnego fotelika. Nawet tego, który dostałeś od teściowej w 78. Ktoś go przekonał do naszej największej konkurencji. Naszą największą konkurencją nie jest inna firma o podobnym profilu. Nasza największa konkurencja nazywa się status quo. Nie robię nic, mam wylane. Zaraz mi Kamil powie za godzinę, rozlosowali grupy mistrzostw świata. On już tam na Google odświeża w Rosji. Trzy mecze Polaków. Mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Nie? Znowu będzie to samo. Dwa powody. Ktoś go przekonał do status quo, do tego, żeby nie brać nigdzie. Jeszcze wytrzymamy. My jesteśmy narodem cierpiętników. Polacy są narodem cierpiętników. Byle nie było gorzej. Mam 1200, jest nas szóstka, mieszkamy na 12 metrach, w większości stoimy na jednej nodze, bo trochę mało miejsca. Śpimy na śledzia w pionie. Mamy siódemkę dzieci, Mateuszek w poniedziałek się kąpie, Czesław we wtorek i tak dalej. Ale byle nie było gorzej. Spotykasz się z koleżanką na mieście, 20 lat się nie widziałyście od czasu naszej klasy, a macie 18. Kinga, jaka to jest trauma. Ile byście się nie widziały? Ty masz 18, nie widziałeś jej od 20 lat. Wasze mamusie ostatnio, wiesz, na jodze w 9 miesiącu się widziały, ostatni raz. Co u ciebie stara bieda? No jak u ciebie stara bieda, toś mi powiedział, a gdzie pracujesz? Nie chcesz wiedzieć. A kto do was przychodził? Wie wiatr. 40 tysięcy ludzi w twoim miejscu zamieszkania, ty żadne nie ma zdolności. Ani jedna osoba. Wszyscy w biku. Wiele razy. Ale masz 20 kilometrów dalej inne miasto, ty się nie ruszysz. O, ho, 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 ho. Jeszcze musiałabym swoim pojechać za własną benzynę. Szok, niedowierzanie, szaleństwo. Ktoś go przekonał do status quo, a ja nie zamierzam nic z tym zrobić. Albo ktoś tego naszego klienta, tego stałego klienta niby przekonał, że gdzieś indziej będzie miał taniej i on się boi nam o tym powiedzieć. I teraz jeżeli klient boi się tobie powiedzieć o tym, że gdzieś ma taniej, to tak jakby twój stary dziewczyny, albo młody, przyszedł do ciebie i bał się tobie powiedzieć, że gdzieś ma taniej, to chyba nie jest dobry przykład. Asia, ja cię kocham, ale musimy porozmawiać. Nie? I to ale, to jest 25 lat gnoju prałam twoje śmierdzące gacie i teraz mi ale, ja ci dam ale. Asia, i to, że masz więcej czasu wieczorami na seriale, to akurat cię nie pociesza wtedy, nie? Że koleś kibluje na sofie, jak gdyby nie jest dobrze. Jeżeli słyszę ale, po tym jak jestem 25 lat z kimś i ktoś mówi, że mnie kocha, ktoś go przekonał, a on się boi nam o tym powiedzieć.